Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, Panie Prezydencie, uwagi na zbliżający się okres turystyczny oraz zwiększoną liczbę odwiedzających nasze miasto turystów, zwracam się z prośbą o zwiększenie zaangażowania w projekt budowy tzw. ławeczki ze znaną postacią naszego miasta. Opinii wielu mieszkańców, jak i mojej, przeważa stanowisko za stworzenie postaci kawalerzysty, ułana, jednącego na koniu. Powyższa postać oddaje zarówno pamięć, jak i wojskowy charakter naszego miasta, a co za tym idzie, kontynuuje ułańskie tradycje, gdyż niewiele miast może pochwalić się taką przeszłością. Myślę, że wielu Grudziądzan, przede wszystkim turystów, z przyjemnością upamięci swój wizerunek u boku takiej postaci, postaci, której nasze miasto zawdzięcza część swojej historii. Dziękuję bardzo. Kolega też nie... Chodzi o ławeczkę, czy chodzi o ułana na koniu? Tego konia na ławeczce raczej się nie posadzi. Oczywiście, że nie jest ogólnie znane przyjęte w informacji, że tak zwana ławeczka zamiast postaci, tak? Czy znaczy, nie chodzi o kwestię jest stowarzyszenie klub seniora regionalisty, który dokładnie wyszedł z inicjatywą pobudowania w naszym mieście ławeczki z pokernikiem. Ławeczki z pokernikiem. O tym wspomniałem, tak. Jest też jakby pomysł z pobudowania tego. Ja myślę, że tego typu inicjatywy mieszkańców jak najbardziej nadają się w ten nowy projekt budżetu obywatelskiego, który można byłoby zgłosić jako zadanie. To, o czym dzisiaj na początku sesji Rady Miejskiej Pan Prezydent wspominał, są spotkania z mieszkańcami. Tam mamy założoną kwotę około 2 milionów złotych. Na poszczególne dzielnice około 200 tysięcy złotych. Przy czym, jeżeli dane zadanie nie wejdzie, bo może się tak zdarzyć, w ten tegoroczny pilotażowy budżet obywatelski, to oczywiście będzie ono zanotowane, będzie go można sobie jakby brać pod uwagę do przyszłorocznego budżetu, aby tego typu inicjatywę zrealizować. Myślę, że jak najbardziej słuszna inicjatywa. Prowadziłem informację, przedstawiłem informację i opinię, iż chodzi o wielu turystów, tak, z którymi ja osobiście rozmawiałem, którzy nie mają oprócz tej towarzysty i panny przed naszym urzędem miasta, nie mają innej postaci, tak powiem, którą mogliby sobie upamiętnić zdjęcia. To są opinie głównie turystów. Dziękuję. Dziękuję bardzo.